Witam kolejnego dnia. Dojeżdżam do Sangenhausen. Znaczy do Sangenhausen. To musi być gdzieś tam. Pogoda nie dopisuje. Jak na razie moja średnia wskutek problemów technicznych z rowerem wynosi 100 km dziennie. Spróbuję ją poprawić. Według licznika, odkąd wyruszyłem ze Szczecina, zrobiłem około 500 km. Jest tu niedaleko Sonderhausen, ale słabo mi dziś idzie. Słabo idzie mi dzisiaj. Jadę pod wiatr. Często taki teren pagórkowaty, więc jest trochę podjazdów. Jadę tą drogą, którą być może teraz widać. Nie wiem, czy mi się uda dojechać do Humfeld. Czarno to widzę. Niedługo będę miał sandały. Dobra, wiadomość jest taka, że jestem już na szlaku rowerowym do Mulhausen, który jest względnie fajny. Że znowu złapałem gumę. I znowu z tyłu, gdzie jest ta super nieprzebijalna opona Schwalbe Marathon Plus. Ciekawe, co tym razem się stało. Tylko dopompowałem. Jak na razie trzyma ciśnienie. Możliwe, że ta dętka jest uszkodzona od czasu, kiedy ją używałem w dziurawą oponą. A to jest szlak rowerowy na Mulhausen. Jednak trzeba wymienić dętkę. Chwilę po tym, jak to powiedziałem, od razu zleciało powietrze. Tam chyba jest Ebeleben. Tak, to musi być Ebeleben. Kiedyś tam dojadę. Opona jest cała. Ciekawy sposób założenia taśmy. Jestem na 99% pewien, że ja tego tak nie zakładałem. No dobra, założę nową dętkę i jadę. Dojechałem do szlaku rowerowego nad rzeką Bera i już widzę, że nie uda mi się dojechać do kempingu w Humfeld na czas. Więc będę nocował pewnie na dziko. A jutro z rana dojadę do Frankfurtu nad Menem i gdzieś złapię jakiś Wi-Fi hotspot, żeby zobaczyć, jakie są hotele albo kempingi. No i już kolejnego dnia będę nocował jak człowiek. A to jest Heijerode. Nie wiem, jak to się czyta. Pisze się przez Y. Wjechałem do Hessi. To są jedne z najfajniejszych szlaków rowerowych w Niemczech. To jest fragment szlaku R5 do Eschwege.
Widoczki, jak wspominam hesyjskie szlaki rowerowe, to przypominają mi się płaskie odcinki wzdłuż rzek i kanałów, ale trochę wspinaczki jednak jest, wspinaczki nie da się uniknąć. Dobra, będę już szedł pod namiot, bo niedługo będzie ciemno. Myślę, że wdrapię się w ten las, tylko nie wiem, czy w tym miejscu, czy kawałek dalej. Ale w ten las raczej. Trochę będzie ciężko podejść. Ale mam wspomaganie elektryczne, to mi pomoże. Rozbiłem namiot. Tak tutaj, tuż przy drodze. Tuż przy głównej drodze leśnej, ponieważ no to trudno znaleźć coś lepszego. No tam nie będę wchodził. Znaczy próbowałem tam wejść i tam jest zbyt nierówny teren, żeby rozłożyć namiot. A schodząc jeszcze się poślizgnąłem i przewróciłem. Jest jeszcze opcja, żeby tam pójść, ale tam są krzaki. Ciężko by było tam przejść. Może tam byłoby jakieś fajne miejsce, no ale nie będę się przyciskał przez krzaki. No tam być może na górze byłoby jakieś fajne miejsce, ale już mi się nie chciało wdrapywać tam. Nie wiem, jak długo trzeba jeszcze tam wchodzić. Więc rozłożyłem się po prostu przy drodze. No i to chyba będzie wszystko na dziś. Jutro dojadę do Frankfurtu nad Menem i będę myślał co dalej. Być może pomogę sobie trochę pociągiem. Z Frankfurtu dojadę do Karlsruhe. No, tuż obok dworca głównego w Karlsruhe jest fajny hotel A&O. Jest dosyć tani i fajny, ma internet, bardzo dobry internet. No dobra, no to do jutra. Witam kolejnego dnia. Jestem nadal w Hesji na szlaku rowerowym R5. To jest miejscowość zwana Sontra. No i jadę sobie do Frankfurtu nad Menem. Kiedyś tam dojadę. Mgła się podniosła, zapowiada się ładny dzień. Już prawie dojechałem nad rzekę Fulda, ale żeby tam dojechać, to najpierw trzeba było niestety pokonać niezłą górę. Stamtąd jechałem. O, tu nie będzie widać niestety, ale tam są serpentyny tam na dole i teraz będę miał zjazd, już będzie łatwo do samego Rotenburga pewnie. Przez Fulda przed chwilą przejechałem i teraz będę stawał przed wyborem, którym szlakiem pojechać. Takie są możliwości. Pewnie pojadę na Bad Hersfeld, drogą numer R1.
Najprawdopodobniej tutaj, tu jest Bad Hersfeld, a tu jest Rothenburg. To być może jest Fulda. Jadę szlakiem R1 teraz i wygląda na to, że mijam kolejne planety. Jakieś 400 metrów stąd był Neptun, a teraz jest Uran. Czyli to pewnie jest wyskalowane. Znaczy, jak Uran byłby tej wielkości, to Neptun będzie 400 metrów stąd. Trzeba by to przeliczyć. O, to do Ziemi jeszcze mam bardzo długi kawałek. Ziemia musi być gdzieś tam daleko. Może kiedyś dojadę. 700 metrów od Uranu jest Saturn. I już jestem przy tych domkach prawie. No nie wiem, czy to jest dobra skala. Tutaj jest Ziemia. Tam obok pewnie kolejne planety. Nie. Tak. Wenus i Merkury. A tam dalej jest Mars. Taka blisko odległość. Tak mała odległość. A to jest Słońce w tej skali. Zaraz obok trzech planet wewnętrznych. Odpoczywam nad rzeczką. Do Frankfurtu nad Menem mam jeszcze jakieś 100 km. Ups. Ale chyba zdążę dojechać przed północą. Dojeżdżam już do Fuldy. Dojechałem do Fulty. Mają tutaj dworzec, więc sprawdzę, czy na dworcu w Fuldzie jest internet. Może coś się uda zarezerwować. Jakiś pokój w hotelu. Dojechałem pociągiem do Frankfurtu nad Menem, ale dojechałem do dworca południowego. Muszę znaleźć dworzec główny. Dojechałem pociągiem z Fuldy do Frankfurtu nad Menem, a nie z Frankfurtu do Karlsruhe. No jakbym chciał z Fuldy jechać do Frankfurtu, to bym miał chyba jeszcze ze 100 km co najmniej, bo ten pociąg Regio Express jedzie planowo godzinę i 20 minut. Więc trochę dystans jest. Kosztował 15 euro. Jeżeli chodzi o hotel, to znaczy ten internet na dworcach jakoś mi nie chce działać. No i musiałem po prostu poszukać hotelu tak z buta. No bo obszedłem dworzec wokół dworca. Mam widok na dworzec wokół dworca głównego we Frankfurcie. Jest mnóstwo hoteli i po prostu chodziłem po każdym, pytałem, czy mają wolne pokoje. No i w końcu się udało znaleźć hotel Continental za 55 euro. Zaraz zobaczę, jaki mają net, czy mają dobre połączenie. To już nie pierwsza krew podczas tej wyprawy, ale teraz bardziej obficie. Niestety pokaźnik z jednej strony się już zupełnie połamał. Jeżeli jakoś tego nie wzmocnił czymś, to
będę musiał kupić bagażnik, bo wszystko jest przechylone na jedną stronę i światełko się samo włącza, bo opiera się o błotnik. No trudno tak dalej jechać. Internet jest dobry i za darmo. Będzie planowanie dalszej podróży. No proszę, musiałbym pokonać jeszcze 113 km. Przed zmierzchem bym raczej nie dojechał.